Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat religii. Zostałem zainspirowany do tego przez użytkownika o imieniu Lucjan, który wspomniał o tym w swoim komentarzu. Pierwsza księga Mojżeszowa, Stary Testament, zawiera takie oto zdanie. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie sobie ziemię poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają na ziemi. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Panujcie nad ziemią, panujcie nad przyrodą, panujcie nad zwierzętami. Moje pytanie brzmi, czy to jest życzliwe? Czy to jest życzliwe dla mnie? Być kimś, kto dominuje, być kimś, kto panuje, kto kontroluje. Czy to jest życzliwe dla Ciebie? Być kimś, nad kim chcę zapanować, kogo chcę kontrolować. Czy to jest życzliwe dla Ziemi, dla przyrody, dla wszystkich istot? Być dominatorem, kontrolerem, osobą panującą nad wszystkim, albo dążącą do tego, by panować nad wszystkim. Ale zwróćcie uwagę, moi drodzy, czy ten zapis, czy to słowo nie jest przypadkiem usprawiedliwieniem działalności człowieka, obecnej działalności człowieka w ciągu ostatnich kilkuset lat, kilku tysięcy lat? Czy człowiek indywidualnie, zbiorowo nie dąży do tego, aby panować, być kontrolerem, być dominatorem? Czy to jest życzliwe? A może zamiast panować, dużo lepiej byłoby współpracować z wolnymi twórcami życia? Może zamiast dążyć do tego, by posiadać jak najwięcej, by dominować jak najwięcej, brać tylko tyle, ile jest nam potrzebne do życia. Dokładnie tak, jak robią to wszystkie zwierzęta, dziko żyjące zwierzęta. Biorą tylko tyle, ile jest im potrzebne do życia. I wzbogacają środowisko, w którym żyją. Pozostawiają je w naturalnym stanie. Są częścią ekosystemu, a nie kimś, kto dominuje, zdominował ekosystem i likwiduje ekosystem. Wybór, moi drodzy, należy do każdego z nas. Istnieje mnóstwo religii. Każda religia opiera się na jakichś swoich zasadach, ale ich źródło jest jedno. Ja głęboko wierzę i czuję, że źródło wszystkich religii jest takie samo. Oparte jest na uniwersalnych zasadach, wyrastających z głębokiej życzliwości do wszystkiego, co jest. Bo prawdziwa, głęboka życzliwość obejmuje wszystko i wszystkich, nie tylko mnie. Wszystko i wszystkich. Człowiek jednak, mając tendencję do bycia tym dominatorem na przestrzeni czasu, na przestrzeni dziejów, mógł dokonywać pewnych zmian w różnych systemach religijnych.
te zmiany są widoczne, są wyczuwalne. Wystarczy przeczytać zdanie, wystarczy przeczytać stwierdzenie z jakiegokolwiek Pisma Świętego i jesteśmy w stanie to rozpoznać sami, zadając proste pytania, czy to jest życzliwe dla mnie, czy to jest życzliwe dla Ciebie, czy to jest życzliwe dla nas wszystkich, dla Ziemi, dla przyrody. Każdy z nas ma w sobie ten barometr, te narzędzie głębokiej życzliwości, bo jesteśmy ludźmi. Bo jesteśmy ludźmi równymi sobie. Mamy dostęp do wiedzy, mamy dostęp do narzędzi, które pomagają nam rozpoznać, co jest głęboko życzliwe i wspiera życie, a co prowadzi do dominacji, degradacji, zamętu, zamieszania, odejścia od balansu, od równowagi, od harmonii, od spokoju. Przez wiele lat byłem człowiekiem związanym z religią, jedną konkretną religią, ale pod wpływem swoich własnych poszukiwań i głębokich przemyśleń doszedłem do wniosku, że religia hierarchiczna, w której jest autorytet ustanawiany przez instytucje, ma tendencję do odchodzenia, oddalania się od głębokiej życzliwości. Może mieć tendencję, ma tendencję do oddalania się od głębokiej życzliwości. Stwierdziłem, że jedyną prawdziwą religią jest religia open source. Doszedłem do wniosku, że jedyną autentyczną religią jest religia open source, w której każdy z nas decyduje za samego siebie, co jest głęboko życzliwe. Jakie rzeczy są wartościowe, stanowią wartość dla mnie podstawową, nadrzędną. Nie potrzebuję autorytetu, który miałby to sankcjonować i mówić mi, w co mam wierzyć i jak mam wierzyć. Religia jest dla mnie folklorem. Duchowość jest dla mnie głębią. Religia może zawierać duchowość, ale duchowość obejdzie się bez religii. Bez religii hierarchicznej, bez religii instytucjonalnej. Każdy z nas jest istotą duchową, głęboko wyczuwającą, głęboko intuicyjną, rozpoznającą to, co wspiera życie, co jest życzliwe, co jest wartościowe, co jest cenne. I na tej zasadzie każdy z nas jest w stanie tworzyć swoją własną religię, swój własny system wiary. Ja tak robię, ja tak czynię, ja o tym piszę, o tym mówię i zachęcam do tego również Ciebie, każdego. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia wkrótce.